Dobra, dzisiaj będzie filmik na temat odsysacza elektrycznego 40 W do elektroniki, którego zawsze chciałem kupić. Aż w końcu się zabrałem i go kupiłem na Allegro za 23 zł. To najprostszy odsysacz elektroniczny, chyba jaki jest dostępny. Widziałem filmik Gotronika, który testował taki odsysacz i powiem wam, że to jest super sprawa, jeżeli chodzi o wylutowanie jakichś tam, nie wiem, gniazd, kondensatorów na takich płytkach przewlekanych. I jeżeli chodzi o filmik ten, przepraszam, na którym Gotronik pokazywał ten odsysacz, to naprawdę wyglądało świetnie, działało. I pod komentarzami też były oceny, że ten produkt jest dobry. Nie wiem, jak będzie z tym, co teraz tutaj widzicie. A widzicie coś takiego, co zamówiłem? I powiem wam tak, opis. 40 W, odsysacze z cyny z grzałką, z ręczną pompką i grzałką mocy 400 W. I odsysacz idealnie nadaje się do serwisowania urządzeń elektronicznych, a grzałka ułatwia rozlutowanie. Zasilanie 230 V, długość przewodu 1 metr, ok. No tutaj mamy, to możemy tym niby odlutować, a nie, tutaj są podzespoły jakie. Można u nich kupić. No i tak wygląda sam odsysacz. Paczka do mnie już dotarła. Paczkomatami to zamawiałem. Fajnie, jeden dzień. Ja się teraz przełączę na kamerkę i będę pokazywał rozpakowanie tego odsysacza, który właśnie zamówiłem. Przełączam się na kamerkę. Widzicie, tutaj już mam tą paczuszkę. Ale pokażę wam jeszcze wcześniej, jakich odsysaczy używałem, jak nie miałem tego elektronicznego. Pierwszy, który zamówiłem, to był ten odsysacz ręczny. Bardzo dawno temu, już nie pamiętam, z 10 lat albo i więcej temu. Działa na zasadzie sprężyny i siły zasania, tak? Jakby wyssania tego tutaj powietrza. Końcówkę tą się tutaj odkręca. Jeżeli mamy tutaj dużo w środku cyny, to możemy to przeczyścić. Ja w tym wypadku nie mam dużo cyny. Taką końcówkę można też kupić. Gdzieś mam nawet też drugą nówkę, sztukę. I kiedyś coś tam zamawiałem. Jako dodatek był taki też odsysacz. Trochę inny, ale też mocny, silny. Słuchajcie, że ta sprężyna bardzo mocno odbija. No i tu mamy trochę inną końcówkę, bo w tym OD1, OD2. I to jest co? OD2 Professional. Mamy takie coś. Takie są końcóweczki. No, coś mi nie chce złapać ostrości ten Huawei. O, widzicie? Ten ma taką bardziej stożkowatą. A ten prostokątną. Oczywiście ta jest po lewej lepsza. Ale teraz bym coś z ciekawości sprawdził, czy ta końcówka z tego odsysacza, go nawet nigdy jeszcze nie rozkręcałem, czy by pasowała do tego OD2. Praktycznie średnica jest ta sama. No, sprężyna, która naciąga to wszystko, ale zobaczmy, czy. A tu mamy taką sprężynę w tym OD2, cięższą troszeczkę. Zobaczę, czy z OD2 odejdzie mi końcówka, tylko czy to da rady wyciągnąć? Da rady, dobra. Żebym nie pomylił, to jest OD2. I teraz zobaczmy, czy da rady wkręcić. Niestety nie pasuje. Z OD2 nie pasuje, bo jest średnica większa niż tutaj, czyli nic z tym nie zrobimy. Sobie to złożę z powrotem, tak jak było. Tego OD2. Już tak działa troszeczkę słabiej niż ten niebieski. Ale zobaczmy, jak to jest mocowanie. Aha, dobra.
Tutaj te winty też są takie liche, bo plastikowe. O, jeszcze źle wkręciłem. Muszę to teraz złożyć dobrze. Bo on ma jeszcze mi tutaj chodzić w razie czego. Dobra. Jest skręcony solidnie. Zobaczymy, czy działa. Działa. No, mocno zasysa. Ten jest. Trochę ma kanciastą tą końcówkę, ale mocno zasysa. Dobra, teraz przejdźmy sobie do rozpakowania paczuszki. To już mi się trochę cyny wysypało z tych odsysaczy. Otworzymy sobie paczkę i zobaczymy, jak wygląda ta zabaweczka. Tu mamy paragon, wizytówka jakaś. Paragon. 32 zł razem zapłaciłem z przesyłką. Chciałem więcej rzeczy zamówić, ale coś jakoś nie ten. Nie kupiłem. Paragonu na razie nie wrzucam. Reklama oczywiście sklepu. Elektronika od A do Z. Audiodesign info.pl. Jakby ktoś chciał sobie przejrzeć ten sklepik, to może zobaczyć tutaj informacje. Ok, lecimy dalej. Rozpakowanie tego w takim blistrze. Tu mamy instrukcja, czyszczenie. I tutaj pisze na instrukcji plug the power cord into a power source. Czyli podłączamy przewód do zasilania. Allow the nozzle to warm up approx 10 minut. 10 minut chyba się nagrzewa? No w sumie dobra. Zobaczymy. Na razie spróbuję rozpakować to. Tylko muszę tutaj te zszywacze porozprostowywać, nie powyciągać. Staram się jak najbardziej inwazyjnie to rozwalić. Dobra, mamy. Nie ma żadnej podstawki do tego, więc trzeba uważać, żeby nam to gdzieś nie spadło i nie przypaliło łóżka albo innego tam materiału, ale że ja, chwila. Mam tutaj taką zabaweczkę. To będę mógł sobie to włożyć do tego. Oj, przepraszam was. Sobie tutaj odwinę ten kabel. No i najpierw wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczmy. Jak lutownica, z tym, że końcówka to dziurka jest tutaj. Widzicie? Tak to wygląda. Tak jakbyśmy wkładali grota. Końcówki są chyba do wymiany. Można sobie je wymieniać. A z tego, co czytałem, trzeba uważać przy wyciąganiu, żeby grzałki nie uszkodzić. Bo ktoś gdzieś pisał, że chciał wyciągnąć tą końcówkę, no i niestety grzałkę pociągnął za końcówką i uszkodzona. Ale ogólnie fajnie się prezentuje to. 40 W. 40 W. Soldering iron. Tutaj mamy ręczną taką tą. No, działa mocno. Spoko. Jak tutaj zatamuję ten, to widzicie? Okej, okay, dobra. Ja to podłączam do zasilania. I co to by był za test? Okej, okay, podłączyłem. Jest godzina. Dokładnie 14:07.
Także gdzieś poczekamy sobie z 10 te minut, żeby to się nagrzało. To wszystko kręcę na żywca. I wiecie, co mam pod sobą, przy sobie? Sobie odłożę te części na bok wszystkie, papiery, nie papiery, żeby tutaj mieć miejsce. Dobra. Mam za sobą płytę od Xboxa 360. Tutaj chciałem coś kiedyś wylutować i powiem wam, ciężko szło, a chciałem co? Chciałem sobie przycisk wylutować i diodę na podczerwień. Przyciski są takie na płytach w Xboxie 360. Spoko. A tu mamy taką tą odbiornik podczerwieni. No i ten przycisk. Na początek sobie będę chciał jeden przycisk odlutować, a żeby go odlutować, to muszę ile? Raz, dwa, trzy, cztery aż. To będę musiał cztery luty odsysać. Cynę będę musiał z czterech tych lutów tutaj odessać. I zobaczymy, czy to pójdzie. Jeszcze tutaj port USB by mnie ciekawił. Ten tutaj. I jeszcze tutaj są fajne porty. USB 2. Tylko to już jest tutaj. Ile? O, tutaj to już jest sporo. To musiałbym plecionką, bo jest potegowane to wszystko. Dobra, ja na chwilę wyjmę tą lutownicę, ten odsysacz elektroniczny. Widzicie, jak leci dymek? Tu nie ma regulacji żadnej temperatury i tak dalej. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Czy na przykład, jak są takie luty na płycie, czy można by w przypadku takiego elektronicznego odsysacza posmarować się na przykład topnikiem i wtedy odsysać. Jak myślicie? Czy nie zapcham tej dziury szybciej z topnikiem? A może by wtedy bardziej konserwowało tą końcówkę, ten topnik? Zastanawiam się, czy właśnie tak można robić. Nigdy nie widziałem, widziałem tylko po prostu, jak ktoś przykładał i odsysał, nie? Ja się postaram wam to pokazać. Nie wiem, no. Chyba się już rozgrzała, bo widać, że dym leci. Na chwilę włożę jeszcze tutaj do tej kolby. I dobra, i najpierw pójdą przyciski. One są trochę pozaginane. Pozaginane są trochę. Nie wiem, czy to tak wyjdzie. Albo nie, zrobimy inaczej. Najpierw najprostsze, kondensator. Czy uda się mi... O, akurat tu jest fajny dostęp do kondensatora. To zobaczymy najpierw to. Ja ją sobie nabiję. Chwila. Ok, nabita jest. Gotowa jest teraz do działania. Wezmę sobie najpierw, spróbuję wam to jakoś pokazać mniej więcej, jak to by wyglądało, jak najbliżej mógłbym. No najbliżej tak wam tylko mogę pokazać. To jeszcze muszę prosto pod kątem. Ok. Nie rozpuściło. Jeszcze albo nie jest jeszcze dobrze rozgrzana ta. Dlatego myślę, trzeba by nie stopnikiem to robić. No to już mi lepiej. Ok.
Zaraz zobaczymy, czy ten kondensator wyjdzie. Ale jedną, która to była tutaj, jedną nóżkę już mi odnotowało. Dłużej potrzymam. Dobra, sprawdzę, czy ten kondensator może wyjść, czy nie może. Trochę tutaj pokażę Wam. Były te dwa miejsca. Czy to będzie widać? Czy on wyjdzie? Ciężko. Ten jeden mi puścił lód. Ta nóżka jedna jest ok, ale tej drugiej mi nie złapało. Staram się jeszcze ją. Dobra, wyciągnąłem kondensator. Jakoś tam wyciągnąłem ten kondensator. Ale teraz przejdę do. Jeżeli uda mi się wyciągnąć przycisk, to będzie dobrze. Biorę się za przycisk. Sobie ją nabiję. Biorę się za przycisk. Zobaczę. No, fajnie, fajnie wyciągnęło z jednej nóżki. Wy tego tak nie zobaczycie, bo to musiałbym jakoś pod makrem wam pokazywać, ale najpierw spróbuję tak. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba było lepiej to stopnikiem. Dobra, ja sobie poeksperymentuję. Idę po topnik. I zobaczymy, jak pójdzie stopnikiem. Akurat wezmę taki topnik, że praktycznie jak woda jest. RF800. Na pędzelku. Także nie będzie jakoś problematycznie tutaj z tym. Sobie posmaruję dwie nóżki. Ok. Ta lutownica jest nabita. I powiem Wam teraz, czy lepszy efekt jest stopnikiem, czy bez. Ojejku, w ogóle nawet mi nic nie złapało. Muszę dłużej nagrzać. Jest jeden minus, wiecie jaki? Że jak przyłożycie tą końcówkę prostopadle do płyty, to tak jakby zasysanie działało. Zawsze musi być jakaś szpara, żeby. O! Żeby to ciągło. Na razie powiem Wam, nie powala mnie to jakoś super na kolana. Jakoś mnie to nie porwało. Tak sobie tu idzie. Jakoś nie mogę się dobrać do tego przycisku, żeby on wylazł. Dobra, jeszcze coś spróbuję innego. Spróbuję rezystora wylutować na płytce. Czy w ogóle coś go złapie?
Pewnie jest synom tą na wysoką temperaturę. Tutaj rezystora. Z jednej strony mi fajnie złapało, a z drugiej. No, rezystora takiego większego. Fajnie z dwóch stron odsało. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Ale czy da się go usunąć? Oj, to jest ciężko. Czy dałoby się go usunąć? Nie da się. To trzeba robić w inny sposób. Jeszcze raz się pobawię tutaj tym. Powiem wam, że no na razie zabawa z tym idzie, jeżeli chodzi o wyciągnięcie tego przycisku. No nie mogę go wyciągnąć. No. Musiałbym wszystkie nóżki rozgrzać, żeby go wyciągnąć bez problemu. Także tutaj mam mały problem z tym. Nie chciałbym tego pochopnie oceniać. Dobra, spróbuję. Takie duże luty tutaj są. Jak on odessa te luty duże? Co to jest? Gniazdo internetowe jakieś. Czy roztopi mi tą cynę tutaj? Okej. Okay. No, super, super. Zaraz wam coś pokażę. Tu są takie cztery luty. Jeden już odessało. Do takich większych. Okej. No te większe super odsysa. Ale z takimi małymi krzywymi ma problem. Dobra. Trzeci. Czekajcie, muszę dać troszeczkę czasu, bo on pewnie się musi nagrzać też. Okej. Wiecie, o czym jeszcze myślałem? Żeby sobie ułatwić rozlutowanie takich elementów, można nanieść jeszcze na nie cynę. Albo plecionką wstępnie je wyczyścić i dopiero potem. A tu ładnie nawet poszło. Widzicie? Te dwa na górze, jak są ładnie wytegowane. Dobra, ja na razie kończę, bo to i tak już długo jest kręcone. To jest, jak mówię, najtańszy odsysacz elektroniczny. Nie ma się spodziewać co jakichś, nie wiem, cudów po takim czymś. No przede wszystkim 40 W tylko. Jakby to miało, załóżmy, 80. No to wtedy już by sobie radziło bez problemu z takimi jakimiś trudnymi elementami do odessania tej cyny. A tak 40 W, no to trzeba przytrzymać trochę. I jakieś trudne takie elementy, które mają pogięte nóżki. Trudno jest odessać. Tu mi się akurat w przypadku przycisku nie udało. Ale jeszcze sobie będę go testował. W razie czego napiszę tam w informacjach, w filmiku, jak to się sprawuje po kilku dniach. Ok, ja kończę filmik. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Pozdrawiam.